Święta Bożego Narodzenia to nie tylko okazja do spotkań w rodzinnym gronie, ale również okres wzmożonych wydatków i wydłużonych maratonów w kuchni. Ile słupszczanie wydają na organizację świąt i prezenty dla najbliższych, czy więcej niż w ubiegłym roku? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi wśród gości Jarmarku Bożonarodzeniowego. Czy zrobiła już Pani zakupy na święta? Nie, jeszcze będę robić. My mamy stoisko, na razie stoimy z wystawami ręczne. Czyli szef z bez butów wchodzi, pani sprzedaje takie piękne ozdoby, a jeszcze sama pani nie zrobiła świątecznych zakupów, tak? Nie, raczej to zostawiam na ostatnie dni. A proszę powiedzieć, ile pani pieniędzy przeznaczy na świąteczne zakupy, łącznie z prezentami? No myślę 300 zł. To jest więcej niż w zeszłym roku, mniej? Nie, tyle co w zeszłym roku. Tak. Proszę powiedzieć, czy jest zainteresowanie dzisiaj, bo dzisiaj został otwarty ten jarmark bożonarodzeniowy, czy jest zainteresowanie? Słabo, jednak chyba pogoda nie odpowiada. Myślę, że jutro myślimy, że będzie chyba jednak więcej zwiedzających. Zainteresowani ludzie byli, chwalili, ale mało kupują w ten sposób, można określić. Dziękuję bardzo. Czy święta już gotowe? Ja akurat jestem w trakcie przygotowywania, ponieważ częściowo będę spędzał święta w pracy, częściowo w domku, także jestem w trakcie przygotowywania i zakupów. Z reguły to kobiety przygotowują święta. Czy pan jako mężczyzna też będzie przygotowywał coś na święta? To znaczy ja akurat lubię sobie postać w kuchni, pogotować, a jako że będę pewnie spędzał święta sam, to przyszło mi w tym roku przygotować święta. Samemu to zapraszam do mnie. Nie ma problemu. A jakie będzie menu świąteczne dla samotnego kawalera? Tradycyjnie jakiś barszczyk, może jakieś pierogi, jak mi się uda ulepić. Pierwszy raz w tym roku będę lepił pierogi, a jakieś mięsko się upiecze. Tak, na skróty. Ale tu w takim razie apelujemy do naszych internautów, do naszych czytelników, żeby ktoś może zaprosił pana Sławka do siebie na Wigilię, na pierwszy, na drugi dzień świąt, no bo tak trochę głupio i nie wypada świąt spędzać samemu. Myślę, że damy radę jakoś. A ile pan wyda na święta? No myślę, że tak koło 500-700 zł może razem z prezentami gdzieś tam. A czyli jednak komuś prezenty pan robi? No, ale nie mogę zdradzić komu. No, to będą drogie prezenty, jak 500 zł, 700 na jedną osobę. No dobra, no, życzymy w takim razie wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Wzajemnie. Dzień dobry. Czy pani już zrobiła świąteczne zakupy? Rybę kupiłam. A ile pani w tym roku wyda na święta? Na rybę wydałam 50 zł, mam nadzieję, że no w 300 się zmieszczę plus prezenty. Plus prezenty, czyli a łącznie z prezentami ile to będzie? No, myślę, że z 500 zł, postaram się. I to jest tyle samo co rok temu, czy mniej? Więcej. Każdy dostanie prezent pani w domu? Tak. Jak to jest, bo my rozmawiamy tutaj z kobietami, z mężczyznami i wszyscy mówią, że dopiero zaczynają, a święta mamy no już za pasem, przecież to parę dni, więc kiedy będą te ostatnie świąteczne przygotowania? W dzień Wigilii? Dzień przed Wigilią? Myślę, że w poniedziałek i we wtorek, prawda? Bo tak naprawdę każdy pracuje jeszcze. Dzisiaj jest piątek, tak? Więc jutro, sobota, niedziela, no poniedziałek, wtorek. Rozumiem. Czy pani sama przygotowuje, czy pani ma kogoś do pomocy? Córkę. Ma 5 lat, więc z córką na pewno. Dobrze, dziękujemy bardzo, wesoło się życzymy, do widzenia. Jeszcze nie. No, ale to już jest trzecia czy czwarta osoba z kolei, która w ogóle nie zrobiła jeszcze zakupów na święta, do świąt jeszcze zostały 4 dni. No zrobiłam częściowo, tak. Rozumiem, że była pani zajęta pracą. Więc już mam ugotowane tak, mięsa przyprawione, także... A jaką kwotę pani wyda na święta w tym roku, na organizację łącznie z prezentami? Ja wiem, 500 zł? 600. Starczy dla wszystkich prezentów? Nie no, wszyscy nie dostaną prezentów, na pewno. Rozumiem, że tylko ci grzeczni. Tak, tylko grzeczni. To życzymy wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie wszystkie. A jakie się udało zrobić? No, takie na ciasta, na sałatki, takie przyrzędy. Ile pani wyda mi w tym roku pieniędzy? No, dziś około 1000 zł, bo mam liczną rodzinę. 1000 zł, to bardzo dużo. To więcej niż w zeszłym roku, czy tyle samo, czy mniej? No, mniej. W zeszłym roku wydałam prawie 1200. Czyli niewiele mniej. A z czym to jest spowodowane? Z liczną rodziną. Powiększyła się rodzina. Czyli będzie prezent dla każdego, rozumiem, tak? No chyba tak. Wszyscy chyba zasłużyli w tym roku. Dobrze, dziękuję w takim razie. Wesołych świąt życzymy. Wzajemnie. Jeszcze nie. No ale za parę dni święta. No nie mam czasu.
A proszę powiedzieć... Przyjechałam na jarmark. A jaką kwotę pani przeznaczy na zakupy? Ile to będzie, tak mniej więcej? O Jezu, wie pan, że ja nie wiem. Naprawdę, bo to się tak zmienia z roku na rok, nie? Czy to jest tak, że po prostu sytuacji. Tyle, ile pani ma w portfelu, tyle pani wyda na święta, tak? Oj, też nie. Oj, też 200, no, 300, dobra, 500 zł. Nie? No, czyli pewnie, że 500 to na pewno, nie na samo jedzenie, nie? No. A to jest więcej niż w zeszłym roku, czy mniej? Chyba będzie mniej. No, chyba będzie mniej niż w zeszłym roku. A czym to jest spowodowane? Nie wiem, może jakąś taką sytuacją rodziny. Może tak właśnie, nie? Ale każdy dostanie prezent, czy tylko ci, którzy byli grzeczni? Raczej dostaną najmłodsi. A starsi będą się musieli raczej takimi... Znaczy, właśnie my tu postawiliśmy na jedzenie, a bez prezentów, nie? Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze pani, a pani może ma już zrobione zakupy świąteczne? No ja tak jak koleżanka, bo my razem działamy w kole gospodyń, ciągle wyjeżdżamy na różne te festyny bożonarodzeniowe i nie bardzo jest czas, ale po niedzieli się zabierzemy za to. To może w tym roku chłopy z nich zrobią święta? Mówiłam chłopu, żeby on mył okna, on mówi, oleście w życiu okien nie mył. No tak, biedactwo jeszcze może wypaść, nie? No właśnie, ja nie chcę ryzykować, bo zostanę w domu. A proszę powiedzieć, a ile pani przeznaczy pieniędzy na święta w tym roku? No mniej więcej też tak w granicach 400-500 zł, ale my w Wigilię jedziemy do córki, w drugie święto do wnuczka, także tylko pierwsze święto jest Eugenii, to jest moje imieniny to są i wtedy muszę zaprosić rodzinę. A jak to z prezentami? Będzie dla wszystkich, czy tak jak tutaj u koleżanki, tylko dla dzieci? Tak skromnie będzie dla każdego coś, ale mały upominek, ale żeby tak jednak była ta niespodzianka jakaś. Jak widać, znaczna część pytanych podchodzi do tematu świąt w miarę racjonalnie i oszczędnie, choć nie da się ukryć, że oszacowanie bożonarodzeniowych wydatków jest zajęciem dość trudnym i niejednokrotnie zdarzy się sytuacja, że planowany budżet zostanie przekroczony i wymagać będzie solidnych korekt.